Cześć! Jeżeli jeszcze nie kupiliście prezentów świątecznych i zostawiliście to na ostatnią chwilę, to zapraszam do obejrzenia rankingu 4 prezentów świątecznych do 100 zł i 4 powyżej. Zaznaczam, że wszystkie te prezenty są zdrowe. Zacznijmy od prezentów do 100 zł. Pierwsza to temperówka do warzyw. Kosztuje ona w zależności od designu około 30-60 zł i bardzo Wam ją polecam do sprezentowania osobie, której zależy nie tylko na smaku, ale też na wyglądzie potraw. Warto szczególnie wypróbować ją do makaronów warzywnych, które są świetną opcją dla osób, które nie tolerują glutenu. Drugim prezentem za około 50 zł jest butelka z filtrem. Na pewno wiecie, że woda stanowi 60% naszego ciała, dlatego jest ona bardzo ważnym składnikiem naszej diety i bez niej tak naprawdę nie ma sensu się odchudzać ani dbać o swoje zdrowie, bo jest ona po prostu najważniejsza. Jeżeli czujemy pragnienie, to znaczy, że jesteśmy już w 1% odwodnieni, dlatego taka butelka z wodą na pewno przyda się każdemu, bo powinniśmy zawsze wodę mieć przy sobie i sięgać po nią jak najczęściej. Plusem takiej butelki z filtrem jest to, że możemy nalać do niej prosto wodę z kranu i nadaje się wtedy ona do spożycia, a z kolei jest ona też lepszą opcją niż butelki plastikowe, gdyż butelki plastikowe zawierają tak zwany składnik BPA, czyli bisfenol A. Jest to związek, który może bardzo negatywnie wpływać na nasze hormony i nawet prowadzić do bezpłodności. Trzeci prezent to świąteczna paczka ze zdrową żywnością. I tutaj możecie naprawdę zaszaleć. Do takiej paczki możecie włożyć na przykład olej kokosowy, różne przyprawy świąteczne i wiele innych zdrowych rzeczy jak bakalie i nawet te produkty, które może bardziej kojarzą nam się ze świętami, a są zdrowe. Ale także możecie skorzystać, i to opcja dla zapracowanych, z takiej gotowej paczki, którą możecie sobie wybrać ze sklepu, zamówić z konkretną dedykacją i prezent gotowy. Czwartym prezentem za kilkadziesiąt złotych są książki. Wydawałoby się świetny, uniwersalny prezent, jednak tutaj też uważajmy, ponieważ według Biblioteki Narodowej i statystyk z 2015 roku tylko 37% Polaków przeczytało jakąkolwiek książkę w tym roku. Książek o tematyce zdrowia jest mnóstwo, ja zaproponuję Wam dość nowe pozycje. Pierwsza z nich to Polski przewodnik paleo Iwony Wierzbickiej i Katarzyny Kraus-Wysockiej. Jest tam sporo teorii podanej w przystępny sposób, a także wartościowe informacje i świetne przepisy w drugiej części książki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś interesuje się zdrową dietą, to temat paleo warto poruszyć. Drugą książką są Ukryte terapie Jerzego Ziemby. Ostatnio wyszła część druga. I rzeczywiście dr Ziemba pisze o tym, czego lekarz Ci nie powie. Myślę, że warto poszerzyć swoją wiedzę o takie zagadnienia jak naturoterapia, ponieważ często może się okazać ona dla nas bardzo potrzebna. Trzecia pozycja ma tytuł Ketoza wejdź na wyższy poziom Dawida Dobropolskiego. Jest to już książka dla trochę bardziej wtajemniczonych i zdecydowanie dieta ketogeniczna jest pełna wyrzeczeń, ale bardzo wielu osobom uratowała życie, więc również jest to ciekawy temat. Szczególnie, że bardzo jest mało pozycji na polskim rynku w tej tematyce. Przejdźmy teraz do prezentów powyżej 100 zł. Pierwszym z nich jest grill elektryczny. Jest to bardzo praktyczny prezent, ponieważ możemy go stosować w kuchni przez cały rok i nawet osoby, które średnio radzą sobie z gotowaniem, na pewno będą wiedziały, jak tego grilla używać i jedzenie jest po pierwsze smaczne, po drugie szybko możemy je przygotować i jest zdecydowanie zdrowsze niż na przykład smażenie. Warto zwrócić uwagę na moc takiego grilla, żeby to było około 2000 W, a także na opcję opiekania produktów z góry i z dołu. Drugą pozycją dla osób trenujących albo tych, które powinny zacząć trenować, jest sandbag, czyli tak zwany worek wypełniony piaskiem. To, co jest fajne, to naprawdę możemy zastąpić sobie nim siłownię. Ja sama z nim bardzo często trenuję. Jest bardzo dużo ćwiczeń. Rozwija on również nie tylko naszą moc, nie tylko wyszczupli naszą sylwetkę, ale także wpłynie na poprawę naszych stawów, na stabilizację, na równowagę i wyrzeźbimy także mięśnie głębokie, które są bardzo ważne, ponieważ te ćwiczenia rozwijają całe nasze ciało, a nie izolowane partie mięśni. Dodatkowo bardzo fajne jest to, że możemy sobie stopniować obciążenie, ponieważ sandbag ma takie mniejsze worki, które możemy sobie wkładać systematycznie, zwiększając obciążenie w miarę treningu. Trzecim prezentem może być pulsometr.
Jest to już opcja troszkę droższa, zaczynająca się od około 200 zł, ale dochodząca nawet do 2000, jeżeli chcemy kupić komuś taki bardzo wypasiony pulsometr. Fajne jest to, że mamy tutaj całodobowy pomiar aktywności fizycznej i taki pulsometr daje nam taki ogólny ogląd na to, jak funkcjonujemy podczas dnia. Pomocne jest to również przy układaniu diety, a także dla osób aktywnych przy planowaniu treningów, dokładnej suplementacji i całego swojego dnia. Często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z tego, ile jemy, ile trenujemy, jak wygląda dokładnie nasz dzień i jak nasz organizm funkcjonuje. Dlatego ten pulsometr świetnie sprawdzi się, żeby pokazać nam właśnie te procesy, a z drugiej strony może zmotywować nas do rzeczywiście efektywnego działania. Czwartym prezentem, jaki wybrałam, jest szkolenie z rozwoju osobistego. W zdrowym ciele zdrowy duch i naprawdę głowa bardzo często odgrywa jedną z ważniejszych ról dla naszego zdrowia, a także radzenie sobie z poziomami naszego stresu. Szkolenia, które ja obecnie przechodzę, to cykl szkoleń Browińska Business Coaching. I tutaj mogę polecić Wam szkolenie takie fajne na start, które kosztuje około 150-200 zł, właśnie jednodniowe u Kamili, które nazywa się Kobieta Niezależna. Jednak szkoleń na rynku macie mnóstwo. Jeżeli ktoś może właśnie potrzebuje szkolenia na radzenie sobie ze stresem, to warto poszukać czegoś takiego i po prostu zafundować mu taki jednodniowy wypad. I uwaga, gratis. W gratisie prezent, który myślę może być bardzo miłym zaskoczeniem, nazwałam to zdrowy czas. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak naprawdę nie musicie wydawać żadnych pieniędzy, żeby zrobić komuś prezent. Wystarczy na przykład własnoręcznie wykonać bon na wspólny spacer czy kolację przy świecach, którą przygotujecie samodzielnie. To jest bardzo fajny prezent nie tylko dla Waszych bliskich, ale również dla Was. Pod warunkiem oczywiście, że lubicie z tą osobą spędzać czas. Natomiast jeżeli macie więcej funduszy, polecam kupić takiej osobie na przykład karnet na siłownię czy na zajęcia taneczne, a może nawet na wizytę u dietetyka. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żebyście w tym roku zostali zdrowym, świętym Mikołajem. Jednak to nie prezenty są najważniejsze, a wspaniała, rodzinna, ciepła atmosfera. I tego właśnie Wam życzę. A na razie, do zobaczenia.